Pytanie, dyskusja w punkcie 12, proszę wtedy. Nie widzę głosów. Przechodzimy do punktu F. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Choczewo za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem sprawozdania budżetu gminy Choczewo za 2013 rok. Otwieram dyskusję. Tak, proszę bardzo. Jeszcze ktoś by chciał zapytać, formalnie. Proszę o czytanie uchwały. Uchwała Rady Gminy Choczewo z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Choczewo za 2013 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rada Gminy Choczewo uchwała następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu zatwierdza się. Punkt 1. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok składające się z A. Bilansu z wykonania budżetu gminy Choczewo za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. B. Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Choczewo za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2. C. Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Choczewo za 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3. D. Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4. Punkt 2. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy Choczewo za 2013 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Kto za podjęciem uchwały? Sprawozdanie finansowe, na które składają się. Po
A. Bilans wykonania budżetu. Podpunkt B. Bilans zbiorczy samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Podpunkt C. Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Punkt D. Łączne zestawienie zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Punkt 3. Informacje o stanie mienia komunalnego gminy Choczewo, które zostały przedłożone Radzie Gminy Choczewo zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Ponadto komisja rewizyjna zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zawartej w uchwale nr 061/G/216/R/14Z dnia 14 kwietnia 2014 roku o przedłożonym przez wójta gminy Choczewo sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Choczewo za 2013 rok. Komisja rewizyjna, badając wykonanie budżetu oraz rozpatrując wyżej wymienione sprawozdania, kierowała się kryteriami legalności, rzetelności, gospodarności, celowości, a także szczególnie zwracała uwagę na to, czy były przestrzegane zasady dyscypliny finansów publicznych. Komisja zapoznała się również z wynikami kontroli, jakie zostały przeprowadzone w roku 2013, a także wysłuchała wyjaśnień udzielonych przez wójta gminy i skarbnika gminy w trakcie posiedzeń. Zakresem prac Komisji Rewizyjnej objęto następujące zagadnienia. Punkt 1. Zgodność wykonania budżetu gminy z uchwałą budżetową nr 29/205/13 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 stycznia 2013 roku, łącznie z zmianami w trakcie roku budżetowego dokonanymi przez Radę Gminy i Wójta Gminy Choczewo. Punkt 2. Poprawność i celowość zmian dokonywanych przez wójta gminy Choczewo w trakcie roku budżetowego. Punkt 3. Przestrzeganie obowiązujących zasad wykonania budżetu zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w statucie gminy Choczewo. Punkt 4. Gospodarowanie środkami finansowymi gminy łącznie z nadzorem nad jednostkami podległymi gminie. Punkt 5. Wykonanie zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym komisja stwierdziła, co następuje. Punkt 1. Uchwalony przez Radę Gminy Choczewo budżet gminy na rok 2013 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 24 765 153 zł. Dochody wykonano w kwocie 22 612 577 zł i 19 groszy, co stanowi 91,31% planu. W tym planowane dochody własne na kwotę